Keto Wtorek, odcinek 92. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, naprawdę długo czekałam na ten odcinek i wiem, że część z Was również. Mam dla Was dzisiaj wyjątkową propozycję. Wiecie, że tematom ketozy, ketoadaptacji i elastyczności metabolicznej poświęciłam przez ostatnie 4 lata bardzo dużo czasu. Przeprowadziłam ponad 3000 godzin konsultacji z moimi podopiecznymi. Ułożyłam kilkaset indywidualnie dobranych jadłospisów oraz praktycznie każdego dnia edukuję się w temacie ketozy, żeby pomagać Wam jeszcze skuteczniej i efektywniej. Uwielbiam rozmawiać z Wami podczas bezpośrednich konsultacji dietetycznych, jednak doba ma tylko 24 godziny, a ja nie jestem po prostu w stanie każdemu pomóc. Dlatego stworzyłam pierwszy taki internetowy warsztat o ketoadaptacji, Keto Start, w którym krok po kroku przeprowadzę Was przez proces ketoadaptacji, tak aby było to skuteczne oraz bezpieczne. To nie będzie teoria, to będzie czysta praktyka. Wykupując dostęp do kursu, będziecie mogli z niego korzystać w każdym momencie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu. Cały kurs podzieliłam na kilka modułów. Pierwszy z nich to filmy na start. 14 filmów, dzięki którym przygotujesz się do procesu ketoadaptacji. Porozmawiamy sobie m.in. o tym, co może wydarzyć się podczas adaptacji. Podam Ci 6 kroków, jak przygotować się do tego procesu. Do kursu dołączone są również materiały PDF, które możesz sobie pobrać, między innymi gotowa lista keto produktów, z której możesz robić swoje zakupy. Porozmawiamy także o tym, jakie tłuszcze stosować podczas ketoadaptacji, a jakich powinniśmy unikać. Jakie rodzaje białka i w jakiej ilości. Również o tym, jakie węglowodany są dozwolone na keto, jakie nie. I różnica pomiędzy węglowodanami netto a brutto. Porozmawiamy także o kwestii błonnika, tak żeby to wszystko było dla Ciebie jasne i proste już na początku. Porozmawiamy także o tym, jak robić zakupy na keto przy niskim budżecie. Dostaniesz też ode mnie gotową listę suplementów, które są na keto niezbędne, a także porozmawiamy m.in. o tym, jak zapobiec ketogrypie. Nie musisz już szukać i zastanawiać się, czy wszystko w temacie ketoadaptacji masz ogarnięte, a ja wiem, że na samym początku może to być wyzwaniem. Ja to wszystko zrobiłam za Ciebie i będziesz mieć to po prostu dostępne właśnie w tym module. Kolejne moduły to 4 tygodnie, bo tyle właśnie będziemy pracować wspólnie z KetoStartem. Mimo tego, że jest to kurs online, starałam się, aby był on jak najbardziej indywidualnie dobrany dla Ciebie. Dlatego przygotowałam jadłospis, gotowy jadłospis, z którego możesz korzystać podczas ketoadaptacji. Znajdziesz tam ponad 50 przepisów, natomiast daje Ci to kilkaset kombinacji stworzenia każdego dnia, także Twoje żywienie na pewno nie będzie monotonne, nie będzie też trudne, no i przede wszystkim będzie bogate odżywczo. Dlaczego? Każdy przepis to 500 kalorii. 500 kilokalorii, które są zbilansowane pod kątem białek, tłuszczów, węglowodanów właśnie na ketoadaptację. Możesz zrobić sobie 3 różne posiłki danego dnia. Możesz w bardzo prosty sposób na przykład podwoić ilość na dany posiłek i zjeść jedno śniadanie, które będzie się składało z 1000 kalorii i obiad o kolację, która będzie się na przykład składała z 1000 kalorii. Znajdziesz tam również pomysły na różne przekąski, doładowanie tłuszczów, różne dodatki. Będą tam także przepisy na 300 kilokalorii, na 100 kilokalorii, także naprawdę możesz to indywidualnie dopasować do siebie, swoich potrzeb, ilości posiłków, a także do swojej kaloryczności. W pierwszym tygodniu dodatkowo właśnie ustalimy Twoją kaloryczność i Twoje makroskładniki. Powiem Ci, jak to zrobić i możesz to spokojnie dobrać do siebie indywidualnie. Porozmawiamy także o tym, ile posiłków jeść podczas ketoadaptacji i w jakim okresie czasu, o jakich porach. Bardzo ważny materiał, jak komponować posiłki.
również bez liczenia makro. Znajdziesz tam także PDF właśnie z zasadami komponowania posiłków i moją strategię 4 porcji tłuszczu na posiłek, która pozwoli Ci jeść zgodnie z zasadami ketoadaptacji, nawet jeżeli nie będziesz korzystać z mojego jadłospisu i nie będziesz liczyć tych makroskładników w żadnej aplikacji. W pierwszym tygodniu znajdziesz też takie tematy jak stosowanie postów okresowych i czy powinniśmy je stosować podczas ketoadaptacji, kwestie pomiaru ciał ketonowych paskami do moczu, ładowanie tłuszczu, a także porozmawiamy sobie o aktywności fizycznej. Przygotowałam też dla Ciebie dziennik pozytywnego nastawienia, w którym każdego dnia będziemy pracować nad innym zadaniem. Zajmie Ci to dosłownie kilka minut dziennie, a naprawdę będzie dodatkową motywacją do tego, żeby przejść razem ze mną cały ten proces, a efekty na samym końcu, uwierz mi, mogą być niesamowite. W drugim tygodniu podpowiem Ci, jakie możesz wybrać metody do pomiaru ciał ketonowych i jakie będą najlepsze. Porozmawiamy sobie o aplikacjach, które mogą Ci pomóc na ketoadaptacji, o kwestii zaparć bądź biegunek, które mogą się pojawić. Bardzo ważny temat – sen. Jak poprawić jakość swojego snu. Porozmawiamy też o superproduktach na ketoadaptacji, o jedzeniu na mieście. I mam również dla Ciebie specjalny program aktywności fizycznej, który możesz wprowadzić już drugiego tygodnia na ketoadaptacji. To są zestawy prostych, krótkich ćwiczeń, które możesz wykonać w domu. Także jeżeli w temacie aktywności, treningów jesteś na poziomie podstawowym, nie martw się, przygotowałam dla Ciebie idealny program. W trzecim tygodniu porozmawiamy również o tym, jak odczytywać poziomy ciał ketonowych i poziomy glukozy. Dostaniesz ode mnie informacje, jak radzić sobie ze stresem oraz PDF, właśnie moja strategia na stres. Porozmawiamy o ewentualnych problemach z podjadaniem na ketoadaptacji, jak im zaradzić, o słodzikach, które rzeczywiście są bezpieczne i o tym, co zrobić, jeżeli do Twojej kuchni wkradnie się monotonia. Ostatni tydzień to tematy takie jak odchudzanie podczas ketoadaptacji, kwestie problematycznych produktów, jakimi czasem może być na przykład nabiał czy jaja i jak znaleźć tutaj te produkty. Kwestia picia alkoholu podczas ketoadaptacji, jedzenie intuicyjne i kontrola apetytu oraz zastanowimy się, jak odkryć ten moment, który sprawia, że kończymy ketoadaptację. No i oczywiście porozmawiamy o tym, co dalej, między innymi o strategiach ładowania węglowodanów. Keto Start to przede wszystkim praktyka. To nasza wspólna praca dzień po dniu, krok po kroku, która będzie dopasowana indywidualnie do Ciebie. Jeżeli zależy Ci na przejściu poprawnym ketoadaptacji, jeżeli chcesz mieć w jednym miejscu wszystkie informacje, które są do tego potrzebne oraz moje wsparcie, to ten kurs jest dla Ciebie. Jeżeli chcesz ponownie przejść ketoadaptację albo być może już jesteś w ketozie, ale zależy Ci na tym, żeby uzupełnić swoją wiedzę, ten kurs również będzie dla Ciebie idealny. Natomiast jeżeli masz słomiany zapał i wiesz, że nie chce Ci się poświęcić swojego czasu i swojej energii na to, żeby przejść dobrze, zdrowo proces ketoadaptacji, to nie jest to kurs dla Ciebie. Ja gwarantuję Ci efekty i gwarantuję Ci zadowolenie pod warunkiem, że zaangażujesz się w ten proces i w Keto Start tak samo mocno jak ja. Ale uwierz mi, naprawdę warto. Kurs online Keto Start jest już dostępny. Został podzielony na kilka wariantów, tak żebyś mogła wybrać ten, który najbardziej Tobie odpowiada. Ja jestem z niego mega dumna i wierzę, że dzięki niemu osiągniesz swoje cele. Czas na nowy start. Keto Start.